Artykuł 210 Kodeksu Pracy daje pracownikowi prawo do powstrzymywania się od wykonywania pracy w pewnych okolicznościach. Dotyczy to głównie prac powodujących zagrożenie bądź wymagających dużej sprawności. Chociaż świadczenie pracy jest obowiązkiem pracownika zgodnie z postanowieniami Kodeksu Pracy, to jednak w szczególnych przypadkach pracownik ma prawo odmówić wykonywania pracy niebezpiecznej. W przypadku, gdy warunki pracy nie odpowiadają zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy i w bezpośredni sposób zagrażają zdrowiu albo życiu pracownika, albo osób trzecich, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym swojego przełożonego. Jeżeli powstrzymanie od pracy nie usunie zagrożenia, pracownik może oddalić się z miejsca pracy, zawiadamiając o tym swojego przełożonego. Pracownik ma prawo, po uprzednim powiadomieniu swojego przełożonego, powstrzymać się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w sytuacji, gdy jego sprawność psychofizyczna nie pozwala na wykonywanie tej pracy w sposób bezpieczny i higieniczny dla niego oraz dla osób trzecich.